Liliowce, które tak pięknie kwitły w lipcu, pokazywały swoje przecudne kwiaty. Oj, złamałam liścia, no trudno. Już przekwitły i co teraz z nimi zrobić? Jeżeli są to już tak rozrośnięte kępy, a chcemy, żeby nadal się rozrastały i z każdym rokiem piękniej kwitły, ponieważ liliowce tak naprawdę potrzebują około 10 lat, aby pokazać swoją prawdziwą urodę. Wtedy rozrastają się w większe kępy i mają większą ilość pąków kwiatowych, pędów kwiatowych, a na nich pąki kwiatowe. Więc można zostawić. Ja niektóre przesadzam w takie rzędy po to, żeby jeszcze piękniej się prezentowały i żeby jeszcze piękniej oddać ich urodę. I tutaj niektóre się rozrosły i chciałabym właśnie posadzić tak jak te pierwsze w kilka takich kęp. Oczywiście w miarę możliwości rabata będzie poszerzana. Na razie nie ma takiej potrzeby, ponieważ dwie trzy kępy można tutaj swobodnie posadzić i wtedy z każdym rokiem będą piękniej kwitły. Jak to zrobić? No przede wszystkim trzeba roślinę wykopać. Jest tutaj już gruba warstwa zrębków drzewnych. Zrębki zostawiam, ponieważ są one bardzo potrzebne i bardzo pomocne. Nie tylko z tego względu, że nie pozwalają wyrastać chwastom, a przecież nie wszyscy lubimy non-stop plewić, chociaż oczywiście jest to wpisane w pracę ogrodnika, to jednak jeżeli można sobie jakoś ułatwić, więc staramy się ułatwiać. Ale przede wszystkim chodzi o wilgotność gleby. Tutaj gleba pod ściółką z rębkami drzewnymi jest cały czas wilgotna i to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla większości roślin. Wykopię teraz liliowca, a przynajmniej się postaram. Udało się go wykopać, trochę ziemi tutaj oczepię i zobaczę, na ile kęp będę mogła podzielić tą kępę. Wydaje mi się, że tylko na dwie. I jak to teraz zrobić, podzielić? No tak ręcznie będzie dosyć trudno, ponieważ może się zdarzyć, że oderwane zostaną liście, a przecież nie o to chodzi. Więc mam tutaj taki nóż, który specjalnie przygotował mi mąż. On miał z jednej strony i z drugiej strony obudowę, ale była przykręcona śrubkami, śrubki odleciały i został sam nóż, a ja go bardzo lubię, ponieważ jest ostry, na końcu jest zakończony tak ostro, szpiczaście, jak jakiś dziób sokoła czy orła i bardzo łatwo się nim pracuje. Między dwoma tutaj pędami zielonymi liliowca ja je delikatnie nacinam po to, żeby łatwiej można było rozerwać, żeby nie odleciały liście, a to jest ważne, chociaż one są bardzo kruche i bardzo łatwo się odłamują. I w ten sposób mam już dwie kępy liliowca, które mogę z powrotem posadzić. Jedna będzie posadzona w tym miejscu, w którym oczywiście rosły. Mam przecież najważniejsze wiadro z wodą. Zanurzam dotąd, aż będą wypływały bąbelki. Jak przestaną, z powrotem sadzę tutaj do ziemi. Od razu podlewam jeszcze i zasypuję ziemią. Ugniatam, ubijam. Na razie jeszcze nie zasypuję ściółką, ponieważ będę chciała posadzić kolejny. Z
samo to, że ziemia pod warstwą ściółki z rębków drzewnych zrobiła się już naprawdę bardzo ładna, coraz bardziej czarna, żyżniejsza, a to jest bardzo ważne, ponieważ z produkcją kompostu niestety nie mamy na tyle ziemi kompostowej, nie dajemy rady, że tak powiem, z produkcją kompostu, więc musimy sobie też radzić w sposób inny, naturalny i sprytny, żeby roślinom pomóc. I znowu woda i ziemia. Teraz kolejne liliowce będę dzieliła w ten sam sposób. Skończyłam już sadzenie liliowców i dzielenie ich na rabatach. Rabata wyszła nawet pięknie, zrobiła się bardziej zielona, a nie taka pusta jak była wcześniej, dzięki czemu liliowce wiosną będą miały więcej miejsca, zrobią się gęściejsze i będą piękniej kwitły. Również na drugiej rabatce z tyłu także posadziłam i podzieliłam liliowce. Mimi jak zawsze dotrzymuje mi towarzystwa i okazuje się, że ten drugi plan czasem wychodzi na prowadzenie poza moimi plecami, ale tak bywa czasem, ona zawsze mi dotrzymuje towarzystwa. Mam jeszcze inne rabatki, które również będę chciała, na których będę chciała podzielić liliowce i posadzić, żeby również wiosną tworzyły ładniejsze, bardziej takie zwarte grupy, ponieważ jedna taka grupka i jakiś jeden pęd i kilka kwiatuszków nie wygląda to za ładnie, żeby rabata pięknie się prezentowała. Musi być tych liliowców jednej odmiany więcej i muszą być one po prostu większe. A żeby to się stało, trzeba... O, ale bez ząbków proszę, nie polować na mnie. Ale żeby to się stało, trzeba poczekać kilka lat. No, nie urosną tak od razu.